Szturmem na rolkach, rowerach i własnych nogach mieszkańcy Mysłowic wzięli trasę ukończoną w ramach inwestycji Bike and Ride. Cieszymy się niezmiernie, że takie ścieżki powstają w Mysłowicach, bo tych ścieżek w ogóle u nas nie było jak na razie, także no jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego etapu, czekamy na drugi i trzeci. Jak najbardziej na plus, jest bezpiecznie, może mamy swoje miejsce dla rowerów, dla biegaczy, dla nordików, także każdy ma swoje miejsce w tym momencie i myślę, że jak najbardziej na plus tutaj w Mysłowicach. Właśnie ukończono miejsca parkingowe i wiaty dla rowerów, a także 7 km dróg z doświetlonymi przejściami dla pieszych. Powstało idealne miejsce, gdzie będzie można uprawiać sport. Inwestycja ma zwiększyć również poziom bezpieczeństwa. Pomogą w bezpiecznym przejeździe przez dzielnice naszego miasta, szczególnie przez centrum, gdyż są nowe przejścia pieszo-rowerowe i tam wiadomo, rowerzyści mają pierwszeństwo, także mam nadzieję, że będzie dużo bezpieczniej. To jednak nie koniec, bo miasto chciałoby budować dalej. W najbliższych miesiącach ma zostać opracowana koncepcja, dzięki której w przyszłości Mysłowice połączyłyby się drogami rowerowymi z Katowicami, Sosnowcem i Jaworznem. Kolejne etapy to ścieżki rowerowe i drogi rowerowe od Brzęczkowic w stronę Kosztów, Dziećkowic, Wesołej, czyli tych dzielnic, które nie są w tej chwili skomunikowane jeszcze drogami rowerowymi z centrum. Pierwszy etap kosztował 24 miliony złotych, ale w jego ramach przebudowano również przejście podziemne pod dworcem.